zarobić pieniądze też, żeby po prostu jeść i pić, no bo w sumie według Radia Tok FM jedzenie polega tylko na jedzeniu i na piciu. A że człowiek posiada, że człowiek ma tę sferę duchową, wrażliwość jakąś, no to, ten temat spada na dalszy plan. Ale my powinniśmy patrzeć nie tylko na to, co jest kolorowe, co jest piękne, co jest ładne, no bo ten festiwal żydowski, niektórym to się te pieśni podobają, tam Breżniew dzisiaj będzie atakował. Ja mówię, słuchaj Breżniew, tam ci, którzy będą szli do synagogi i z synagogi, no to będą ściśle strzeżeni, są obmacywani, boją się bowiem jakichś takich wariatów jak ty, a to grubego, dzikiego, bezdomnego z Żoliborza, który gdzieś tam w namiocie śpi, a to takiego Ireczka, który gdzieś tam na cudzych działkach, że nawet ludzie nie wiedzą, kto u nich na działkach śpi, za blusicy na ochocie, a to jakiś taki łysy, proszę państwa, katolik z brodą, a to jakiś Piotrek, to wszystko śpią gdzieś na cudzych działkach, że nawet ludzie nie mają zielonego pojęcia. I jak takich czterech, sześciu wpadnie, proszę państwa, do galerii, no to powypijają wszystkie wina. I nie to, że oni są jakieś tam groźni, no bo ci ochroniarze to głupi są, no ale skoro Gołda wprowadziła tych ochroniarzy, to muszą wszystkich obmacać. No i te grube kobiety i to wszystko jest obmacywane, proszę państwa. Nawet państwo widzicie tutaj na naszym filmie taki gruby facet w czarnych rękawiczkach jako antyreklama, bo przyznacie państwo, że nie jest to ani ładne, ani sympatyczne. I to wszystko jest, proszę państwa, tu gdzieś w Sokółeczko, w Warszawie, w katolickiej Polsce, a pomiędzy Białymstokiem a Poznaniem, pomiędzy Gdańskiem a Krakowem, na Mazowszu, nad Wisłą. Radio Tok FM Euro, Conchita Extra, 24 sierpnia 2014 roku. Witamy państwa serdecznie.